Witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny film z serii Okiem na makietę. Na dzisiejszym filmie chciałem zaprezentować model lokomotywy z epoki trzeciej firmy Trix. Jest to gorąca nowość w mojej kolekcji, niedawno zakupiona. No i chciałem się pochwalić tą lokomotywą, pokazać jak wygląda i jak się prezentuje na makiecie. Także zapraszam do oglądania filmu. Bohaterem dzisiejszego filmu jest lokomotywa firmy Trix. Jest to elektryk z epoki trzeciej. Dlaczego pokazuję tutaj dwie lokomotywy? Ponieważ firma Trix w zestawie sprzedaje dwie takie same lokomotywy, tylko w innym malowaniu. Można oczywiście sobie kupić osobno każdą z lokomotyw. Ja kupiłem właśnie tylko tą lokomotywę zieloną z tego zestawu. Planuję dokupić tą też brązową, bo no, lokomotywa jest bardzo ładna, bardzo mi się ona podoba. Także planuję dokupić do kompletu właśnie drugą lokomotywę rzemieślniczą w zestawie. Także dlatego tutaj widać dwie lokomotywy, bo one są razem w zestawie sprzedawane jako w jednym opakowaniu, jako dwie lokomotywy. Lokomotywa jest wyposażona w dźwięk, w światła, ogólnie model w sterowaniu cyfrowym. Jest to lokomotywa o nazwie E, duże, małe E, 3/3. I tutaj znalazłem parę takich zdjęć archiwalnych w sieci, żeby pokazać, jak te lokomotywy wyglądały w realu, czyli na żywo. Dlaczego? Ponieważ no, one są tak ładne, tak ładnie się prezentują te lokomotywy, mimo że to nie są parowozy, wydawało mi się, że nawet parowozy mają, są tą, takimi prawdziwymi lokomotywami, ale to te elektryki stare z tych właśnie epoki czwartej i trzeciej no, są tak ładnie zrobione, że no, dlatego postanowiłem też tu pokazać, jak one się prezentują, czy jak one wyglądają na żywo. Tutaj widzimy lokomotywę właśnie w malowaniu brązowym. Ma to jakiś podpięty inny pojazd, też elektryczny jakiś, zasilany z pantografu. Nie wiem, czy to jakaś drezyna taka jest malutka, czy to ciężko powiedzieć mi. Natomiast na drugim zdjęciu mam z innego ujęcia. Też bardzo ładnie się prezentuje tutaj ta lokomotywa. Też w malowaniu brązowym jest. I znalazłem jedną lokomotywę gdzieś w archiwach, archiwalnych zdjęciach, właśnie w malowaniu takim zielonym, chociaż to ciężko nazwać zielony, to taki bardziej szary, taki ciężko to powiedzieć, te lokomotywy były taki specyficzny kolor miały, ale najbardziej pasujący do tej lokomotywy, którą właśnie chciałem, czy do tego modelu lokomotywy, który chciałem dzisiaj zaprezentować. Może jeszcze pokażę, jak już pokazuję, to może pokażę jeszcze parę zdjęć archiwalnych z serii tych lokomotyw. Lokomotywa, którą ja mam, to jest w wersji wersji, której niestety tutaj zdjęcia chyba nie ma, czyli wersji 13-14, z tego co kojarzę, jeszcze się pewnie tak. 13-14, no niestety ta lokomotywa, akurat tutaj zdjęcia nie ma, najbliższą lokomotywą, która tutaj jest, to jest 13-15 i tutaj to jest zdjęcie archiwalne tej lokomotywy. Tak jak powiedziałem, no tutaj to jest czarno-białe, więc ciężko powiedzieć, czy to faktycznie ten kolor jest zielony, czy to bardziej taki, nie wiem, może brudny zielony, o. Także tak prezentuje się ta lokomotywa, dokładnie ta, którą ja mam, ten model tej lokomotywy, który mam właśnie w swojej kolekcji. No i zapraszam do dalszej części filmu na prezentację już samego modelu lokomotywy. Tak, akurat w kadrze mamy w tej chwili właśnie bohatera dzisiejszego filmu. Jest to ten model, który zakupiłem, jeden z tych dwóch modeli, który zakupiłem. Firmy Trix. Ten model jest o numerze. Mam nadzieję, że się uda złapać ten numer. Tak, to
to jest ten numer 16314. Sama lokomotywa numer swój ma na części, gdzie mamy kabinę. O, niestety coś się zamazał obraz. Jest tak malutkie te. O, niestety nie widać. Może jak bliżej zrobię, to będzie widać. No niestety nie złapię fokusu. No tak, taka malutka, te malutkie literki, które są pod tabliczką znamionową, właśnie duże E, małe, łamane 3, łamane na 3, to jest właśnie numer tej lokomotywy. Do lokomotywy podłączyłem, tak żeby nie puszczać samej lokomotywy po makiecie, postanowiłem podpiąć jakieś Z2-3 wagoniki. Tu akurat do tego podłączyłem skład, który składa się zbudowany jest z trzech wagonów towarowych. Pierwszy z tych wagonów jest taki, dodatkową funkcjonalność ma ten wagon. Jest to wagon czyszczący. Też zakupiłem go razem z tą lokomotywą. Chciałem sprawdzić, jak będzie spisywał właśnie się ten wagonik czyszczący na mojej makiecie. On się różni trochę od tych wagonów czyszczących Pico tym, że czyścik jedzie tylko i wyłącznie po główce szyny. Może pokażę trochę bliżej, może się uda złapać. Tak, mówię tutaj o tym czyściku. On jest tutaj. Widać, że jest tutaj tylko i wyłącznie w tej części, gdzie znajdują się szyny. To jest troszeczkę, wydaje mi się, lepsze rozwiązanie niż w przypadku Pico, ponieważ no, tutaj może pokażę dokładnie, mówię o tej części, że w tej części wagonu nie ma czyścika. Czyściki są tylko w tej części, gdzie mamy szyny. I to jest fajne, dlatego że w momencie, kiedy wagon przejeżdża przez na przykład jakiś przejazd, to może być taka sytuacja, że ten czyścik będzie właśnie szorował po tym przejeździe, a tutaj mamy tylko i wyłącznie czyścik w miejscu, gdzie są tory, więc tylko będzie czyścił tą część, gdzie wystaje właśnie główka szyny. Jak okazało się przy okazji, jak już jestem, że no to może pokażę, bo o co chodzi. Ponieważ ten wagonik, oprócz tego, że ma czyścik jeszcze, to ma jeszcze tutaj wyposażony, jest w otwierane tutaj części i się okazuje, że dorzucił producent w środku jeszcze zapasowe dwa czyściki. Także bardzo fajnie, też nie, dopiero teraz zauważyłem, kręcąc ten film, że coś mi tutaj wypadło z tego wagonu. No, także taka mała tutaj niespodzianka. Bardzo się cieszę z tego, że mam tutaj w zapasie jakieś dwa dodatkowe czyściki. Okej. Dobrze. Tak, dodatkowo jeszcze jest podłączony wagon wysokoburtowy i kryty jeszcze tutaj z tyłu. Ale to są wagony, które już zakupiłem dużo wcześniej. No i co? No, lokomotywa, tak jak wcześniej powiedziałem, wyposażona jest w dekoder dźwięku. Może zaprezentujmy, jak ten dźwięk brzmi w tej lokomotywie. Tylko muszę tutaj poprawić tą kamerę, bo coś tu jeździ. Dlaczego? O. To był rozruch
rozruch lokomotywy. Dodatkowo lokomotywa ma jakieś tam dźwięki. Bardziej przypomina to dźwięk z lokomotywy parowej niż z elektrycznej. Tutaj mamy krótki RP1. Tutaj chyba był dźwięk sprzęgu i chyba chyba zwolnienie hamulca, z tego co kojarzę. Chyba taki dźwięk ma. Dodatkowo lokomotywa wyposażona oczywiście jest światła przód, tył białe. Znaczy tak, przód i tył białe, przy czym mogą świecić w ten sposób, że raz może świecić z tyłu światło czerwone jedno lub dwa białe mogą z tyłu świecić. No i na filmie postaram się to pokazać, jak będzie przejazd lokomotywy, postaram się pokazać, w jaki sposób właśnie wygląda ta część oświetlenia w przypadku właśnie tego światła czerwonego. Także zapraszam do przejazdu lokomotywy. I tak, załączmy jeszcze światła w lokomotywie. To są światła przednie białe. I jeszcze może być światło czerwone. Mogą być światła dwa białe z tyłu lub jedno czerwone. No to ruszamy lokomotywą po makiecie.
Tak, to był przejazd lokomotywy firmy Trix, lokomotywy E3, łamane na 3. Wyłączę tylko dźwięk, ok. Tak, jak zwykle cieszę się, że taka lokomotywa ładna trafiła do mojej kolekcji. Planuję dokupić, tak jak powiedziałem wcześniej, wersję w malowaniu brązowym, tak żeby mieć komplet. Wtedy może nakręcę jeszcze jeden filmik z przejazdem dwóch naraz tych lokomotyw, sprzęgnę jako jeden adres i puszczę pod jednym adresem te dwie lokomotywy. Mam nadzieję, że będzie się wtedy podobał taki przejazd, takich dwóch samych lokomotyw w różnych malowaniach. Natomiast dzisiaj film dobiegł już do końca. Mam nadzieję, że przejazd się podobał tej lokomotywy po mojej makiecie. Jak zwykle zapraszam do oglądania następnych filmów na moim kanale. A dzisiaj z Wami się żegnam. Cześć.